Panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie ministrze, no, znam pana od tej lepszej strony, bo nasze okręgi wyborcze są tuż obok i trochę się dziwię, powiem panu, że pan poszedł tą drogą w tej konkretnej sytuacji, bo dzisiaj rano słucham programu Jeden na Jeden i pan premier Pawlak wypowiedział się jasno, że sprawa zniesienia sądów, bo to tak się nazywa, rejonowych, nigdy nie stanęła na Radzie Ministrów. Panie ministrze, czy to prawda, czy to jest możliwe, żeby taka sprawa ustrojowa była tylko w pana gestii i nikt o tym nie wiedział i na Radzie Ministrów to nie było? To ja tu widzę, że pan już jest osamotniony i w tej walce, w kontekście tego punktu poprzedniego, no to pan już jest przegrany. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Ja nie jestem prawnikiem, ale byłem prezydentem dużego miasta i wiem, że większość spraw odbywa się w sądach rejonowych. Te sądy są niejako tą całością tej Polski powiatowej, bo od 1999 roku, nad którą to reformą profesor Kulesza, Stępień pracowali, panie ministrze, ja tak z ciekawości pytam, czy pan w tej kwestii konsultował, czy rozmawiał z tymi dwoma osobami, no bo czy nam się to podoba, czy nie, to ci samorządowcy powiatowi, oni tworzyli tę wspólnotę i też środki wydawali na te sądy, a dzisiaj, panie ministrze, czy argumentacja tego zysku, kosztów jest aż taka duża, żeby to robić? Oczywiście. Myślę, że jest kontekst całości i trzeba ustrojowo do tego podejść, żeby naprawdę uzdrawiać wymiar sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję.